Cześć wszystkim, tutaj Zajęciaki, moi drodzy. To, co wam dzisiaj pokażę, to jest masakra. Moi drodzy, wchodzicie sobie na serwer starmc.pl w sobotę o godzinie 18, czyli jutro, jak to oglądacie. I moi drodzy, jesteście sobie na takim serwerze i wchodzicie sobie na One bloka. Zalecana wersja generalnie 1.16.5, więc lepiej, żebyście weszli sobie na tej wersji, ale również możecie sobie wejść na 1.8, chociaż wam bardziej polecam, tak jak mówię, 1.16.5, bo będziecie wszystko widzieć zarąbiście. Dobra, moi drodzy, jesteśmy na One bloku, czyli trybie, który jest totalnie zarąbisty. Zostawcie lajka, subskrypcję i napiszcie w komentarzu swój nick, to wam rozdam jakieś rangi. Ten tryb jest totalnie porąbany, ja go aż tak mocno nie ogarniam, ale pokażę wam najważniejsze rzeczy, które no wypada wam pokazać. Moi drodzy, wpisajcie sobie IS i wtedy wam się tworzy wyspa. Ja to widzicie, mam już przygotowane mniej więcej, co mam wam pokazać. Moi drodzy, wy będziecie mieli tylko jeden blok i on po prostu będzie się respił, jak go niszczycie. I to jest wasz główny generator, moi drodzy, i sobie go tak, no, rozwalacie i elo, nie? Jak widzicie po prawej stronie, na sidebarze aktualizuje się mój level, czyli po prostu jeżeli kopiecie sobie, ja sobie wbiję szybko drugi level. O, dobra, właśnie sobie wbiłem drugi level, wyspać się na kolejny poziom i wtedy, moi drodzy, możecie sobie wypłacić z banku, czyli po prostu sobie pisujecie bank wypłać i na przykład 500 i sobie wypłacacie, albo możecie, moi drodzy, wpisać sobie ukośnik motyw i tutaj macie, moi drodzy, akurat to jest od 3. poziomu i możecie sobie to kliknąć i wtedy wam, znaczy automatycznie wam się to będzie robiło, ale jak chcecie, to możecie sobie to też zmieniać i to jest ważna dosyć komenda. Klikacie sobie po prostu i wam zmienia na różne bloki. Ja sobie teraz trochę cheatuję, dam sobie 250 level i moi drodzy, ja sobie wpisuję motyw w tym momencie i widzicie, mogę sobie na przykład zrobić, że chcę kres i jak widzicie, lecą same rzeczy z kresu, więc tak to wygląda. Również pod ukośnik motywy, moi drodzy, jest takie coś jak odrodzenie i moi drodzy, jeżeli klikniecie to i macie 250 level. Ja pierdzielę, to są jaja na tym serwerze, nie? Widzicie, jest odrodzenie 1, czyli że pierwszy poziom. Jeżeli sobie to klikniecie, to wam resetuje cały poziom, ale na tabulatorze już widzicie, że... no jeszcze nie. O, na tabulatorze już się zaktualizowało, że mam drugi jakby poziom, nie? Odrodzeń. Wpisujecie sobie motywy, moi drodzy, i wtedy, jeżeli to sobie zresetujecie, to macie po prostu za każde rodzenie otrzymujesz permanentny bonus 10% do produkowanych przez generatory pieniędzy. No, więc sobie tak zróbcie po prostu, jak będziecie mieli 250 level. O. Moi drodzy, następna sprawa to są spawnery. Spawnery możecie sobie kupić pod ukośnik sklep. Tutaj macie spawnery, cyk, i tutaj macie różne. Ja na przykład mam taki spawner Guardiana. Jeżeli go sobie postawię, możecie go również stakować, co jest naprawdę zrobicie, tylko musicie postawić go nad nim, jakby, czyli tak, cyk, 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 i on się wam stakuje. Bo jak go postawicie obok, to się nie zestakuje, więc lipa. Klikacie sobie tak i moi drodzy, z tego spawnera itemy trafiają również do banku, tylko że wpisujecie sobie bank itemy i moi drodzy, tutaj widzicie, że lecą wam właśnie odel. Jak kliknij lewym przyciskiem myszy, aby wypłacić 64 na przykład, klikacie i wam wypłaca, zarąbiście, nie? Następna sprawa, moi drodzy, idziecie sobie na spawna i tutaj jest takie coś jak skrzynki, moi drodzy. Skrzynki, które akurat one są premium i musicie kupić. I moi drodzy, tutaj macie skrzyneczki, tak jak mówię, no pospolity klucz, zobaczymy co dropniemy. Dropnąłem jeden stick, zarąbisty drop. Jeden drop się jeszcze będzie zmienił, na pewno będzie jeszcze zmieniony, ale no generalnie ta pospolita skrzynka to jest taka useless trochę dosyć. Widzicie, no jakiś papier, to takie słabe itemy dosyć lecą. Oczywiście z epickich, no i lepsze, no wiadomo. Na przykład epicka to diamenty i moi drodzy, załóżmy legendarna. Z legendarnej skrzynki naprawdę są zajebiste itemy. O, widzicie, spawner na przykład trafiłem, co jest naprawdę kozackie. Moi drodzy, tak jak mówiłem, pod ukośnik sklep macie również różne bloki, itemy i takie tam, więc tu sobie możecie sobie przejrzeć. Również pod ukośnik sklep w zakładce surowca możecie tutaj je sprzedawać. Ogólnie wszystko możecie sprzedać na serwerze, zaraz wam pokażę na przykład czym. Dobra, moi drodzy, to co wam pokażę jest naprawdę mocne, ponieważ są to generatory i pokażę wam jak taki generator stworzyć. Klikacie sobie takiego kowala, cyk. I tutaj macie różne, na przykład generator pieniędzy ze sztabki nederytu, moi drodzy, na przykład z diamenta, no naprawdę jest tego dużo. My sobie zrobimy generator pieniędzy z diamenta, klikamy to sobie i tu macie pokazane z ilu staków jakby takich zaczarowanych diamentów musicie to zrobić i jaki modyfikator. Modyfikator, których możesz użyć, to słaby modyfikator i tak dalej, z tych możecie zrobić. I moi drodzy, żeby zrobić taki zaczarowany diament, to po prostu sobie otwieracie crafting i po prostu sobie robicie tak, cyk. I tyle, nie? I tak ze wszystkim, dosłownie ze wszystkim. Wchodzicie sobie w kowala z nederytem, no to wiadomo, tak samo, z tym tak samo i tak dalej. Po prostu na 9 kratek, nie? Klikacie sobie później tutaj ten bloczek prawym, dajecie tutaj te diamenty, cyk, 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 nie wiem ile tam było, chyba tyle. I do tego musicie dać jakiś modyfikator, nie pamiętam jaki to był, nie wiem czy ten, kurde, pospolity modyfikator. Klikacie sobie i moi drodzy, on w tym momencie generuje wam, moi drodzy, no tyle pieniędzy. 25 tysięcy, moi drodzy, na godzinę. Idziecie sobie na wyspę, stawiacie sobie taki generator, cyk. A, czekaj, tutaj i już wam on generuje siano, nie? Co godzinę po prostu macie, tak jak widzicie, ile tutaj z tego generatora jest. Ty, w ogóle zapomniałem wam powiedzieć, że jest, moi drodzy, event na 1000 zł w puli, moi drodzy. Wpiszcie, jeżeli jesteście na serwerze, to możecie sobie wpisać ukośnik event. O, eventy, sorry. Macie tu również pod ukośnik pomoc, macie tu naprawdę wszystkie informacje, jeżeli byście nie ogarniali, ale po prostu sobie klikacie na przykład eventy i macie tutaj, że jest start edycja, akurat tu jest konkurs na najładniejszą wyspę i moi drodzy, on trwa do 21 stycznia i jest 5 wysp, będę wybierał, które tam wygrają, no tak mniej więcej. Zobaczymy, pula nagród to jest 1000 zł, świąteczna wyspa, moi drodzy, macie czas do tego, więc zróbcie. Może być w klimacie świątecznym lub zimowym, o, to jest dosyć ważne, nie tylko świątecznym. Są również serwerzy weekend jakieś boosty, więc w weekendy tutaj polecam grać oczywiście, bo macie, widzicie, kasa z generatorów X2, X-Wyspy X2, no naprawdę jest to spoko, nie? Następna sprawa, moi drodzy, ukośnik osiągnięcia i tutaj macie również osiągnięcia i tu macie jakby zadania różne dla was, czyli zadania górnicze jakieś, zadania rolnicze i tak dalej, więc tutaj będziecie mieli wszystkie zadania. Jest też takie coś jak ukośnik topki, moi drodzy, ukośnik topki, tutaj macie wszystko właściwie, kto jest najbogatszy na serwerze i takie tam, a na pewno wam się przyda również komenda ulepszenia, czyli macie limit hopperów, możecie to sobie ulepszać, rozmiar wyspy, myślę, że to ogarniecie, a bardzo fajną rzeczą również jest to, że jakbyście mieli mega dużą wyspę i nie chcecie się przemieszczać, to z takiej legendarnej skrzynki, którą otwierałem, możecie robić teleporter, a z teleportera, moi drodzy, klikacie sobie na niego prawym i tutaj ustawiacie na przykład kolor teleportu niebieski, czyli że to jest teleport niebieski i do jakiego on ma tepać, czyli ustawiacie na przykład, że ciemno niebieski, wtedy no, stawiacie drugi teleport, boże, ale to jest masakra, serio. Macie taki drugi teleport i moi drodzy, wtedy ustawiacie, że to jest po prostu ciemno-niebieski, a tutaj jest nałóżmy niebieski, nie? I możecie tak się tepać pomiędzy nimi, nie? I tak sobie wchodzicie na niego, klikacie spację, cyk, cyk i was tepa, no. Na serwerze również takie coś jak Selwound i moi drodzy, wystarczy, że... Czekaj, czy ja to mogę sprzedać? Chyba mogę. Klikacie sobie prawym na taką skrzynkę, na byle jaką skrzynkę, dajcie tam byle jakiej temy, na przykład ja dorzucę jeszcze coś. Dorzucę na przykład jakieś temy, klikacie na nim prawym, cyk i wam wszystko sprzedaje. To, co można sprzedać generalnie. Także to jest spoko dosyć, tak mi się wydaje, że wam się spodoba. Na serwerze, moi drodzy, również jest free VIP, czyli każdy ma VIPa na serwerze, więc myślę, że totalnie spoko. Zapraszam was, starmc.pl, naprawdę już, to jest dla tych, co nie ogarniają. Ja na przykład nie ogarniałem, dopiero się dowiedziałem kilka dni temu, jak działa w ogóle tryb, bo nie wiedziałem, że on jest aż tak zajebisty, więc zapraszam was na serwer, moi drodzy. To tyle, trzymajcie się, starmc, sobota, godzina 18, w tą sobotę, jutro, na...